A, A, B, B, C, C, D, D, A, B, C, D, E, E, G, H, I, J, K, L, M, O, P, M, O, P, A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 A, B, C, C, D, E, E, G, H, I, K, L, M, O, P, M, O, P. Jesteśmy przed Uniwersytetem Warszawskim. Irena Sendlerowa chciała studiować nauki społeczne. Niestety w tamtych czasach nie było takiego kierunku. W 1927 roku zaczęła studiować prawo, jednak po 2 latach zmieniła ten kierunek i wybrała się na polonistykę. Wyobrażam ją sobie jako osobę bardzo zdecydowaną. Bardzo prostą w sposobie bycia. Ona się nie malowała, ona nie chodziła elegancko ubrana. Zawsze była osobą skromną, nie przywiązywała wagi do biżuterii. Lubiła wręcz biżuterię. A bardzo często dostawała i to ją strasznie krępowało. Mówiła, że niczego by w życiu w czasie wojny nie zrobiła z tych trudnych spraw, których dokonała, gdyby przywiązywała wagę do wartości materialnych, dlatego że ona wychodząc do domu nigdy nie miała pewności, że do tego domu wróci. A jeżeli wychodzimy z domu i myślimy o tym, co zostawiamy, to nigdy się nie podejmiemy zadań nadzwyczajnych, takich, za które grozi śmierć. Więc córka pani Ireny do dzisiaj opowiada, że mama była najszczęśliwsza na świecie, jak miała jeden garnek. W tym garnku mogła gotować i mleko, i kartofle, i zupę, i kapustę. Jej więcej nie było do szczęścia potrzeba. Jesteśmy w miejscu, gdzie od 22 lipca 1942 roku co dzień 5 do 6 tysięcy mieszkańców getta odjeżdżało do obozu śmierci w Treblince. Na wprost widzimy prosty, betonowy pomnik zasłaniający słońce. Na nim w kolejności alfabetycznej wyryte wszystkie możliwe imiona żydowskie. W sumie tą drogą do niemieckich obozów zagłady przeszło około 300 tysięcy Żydów. Tą drogą pokonali również podopieczni Janusza Korczaka. Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. Pani Irena, wchodząc do getta, rzeczywiście zakładała opaskę z gwiazdą Dawida z 2 powodów. Po pierwsze, żeby się nie wyróżniać pośród innych mieszkańców getta, bo wtedy by została zatrzymana, gdyby tej opaski nie miała. A drugi powód był bardziej moralny, dlatego że ona chciała się solidaryzować z tą grupą społeczności żydowskiej, z tymi przyjaciółmi, do których przychodziła. G, H, I, J, K, L, O, P, R, S, T, U, W, I, Z, A, B, C, D, FG. G, H, I, J, K, L, L, O, P, R.
S, T, U, W, Z. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Irena Sandlerowa to była wielka bohaterka, bo uratowała 2500 dzieci żydowskich, chociaż mogła dostać śmiertelną karę w więzieniu. Miała takiego swojego kolegę tramwajarza i on jej pomagał przy tym, bo na przykład ona zostawiała jakieś pudełko i ktoś je potem odbierał. On jeździł i udawał, że tego nie widzi. No, ratowała te dzieci, przemycając je przez takie granice. Jestem bardzo dumny dlatego, że ona uratowała tyle dzieci i zarażała swoje własne życie. Jakby ludzie się dowiedzieli, to by pewnie zabili ją czy coś takiego. Irena Sedlerowa, bo Jusaje była jedną z najważniejszych kobiet świata, ponieważ uratowała bardzo dużo dzieci i bardzo mnie to zaciekawiła ta historia i ja ją wielbię bardzo. No i niedawno temu jeszcze nie była sławna, dopiero wtedy, gdy była starsza, no to wtedy ludzie sobie o niej przypomnieli, że uratowała tyle dzieci. Była odważną osobą, ponieważ mogła zginąć i poświęcała swoje życie dla dzieci, dla żydowskich dzieci. Wsadzała je do takiego jakby pudełka i wysyłała w inne miejsce. Irena Sandlerowa była takim czymś, co bardzo mnie porusza. Taką barwną postacią. To jakby taki super bohater w komiksie. Jestem dumna z tego, że Irena Sandlerowa będzie patronką naszej szkoły, ponieważ uratowała bardzo dużo osób i narażając swoje życie. A, B, B, C, C, D, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, M, O, P. A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 D.